No i stało się. Nadszedł pierwszy dzień grudnia, a wraz z nim długo zapowiadane zmiany dotyczące stref płatnego parkowania w centrum Katowic. Efekty widoczne są od razu. Miejsca, w których do tej pory ciężko było znaleźć wolną przestrzeń, świecą pustkami. Nie obyło się jednak bez problemów. Jak poradzili sobie kierowcy w pierwszym dniu nowych zasad, sprawdzała Magda Sincewicz. Pierwszy bilet pierwszego dnia parkowania? Tak, pierwszy raz. Pierwszy bilet dzisiaj, 1 grudnia, więc strefa parkowania. No i zobaczymy, jak tutaj będzie parkowało. Pół godzinki wziąłem na targ. Jeśli jednak zakupy się przedłużą, a numer rejestracyjny samochodu pana Piotra zostanie sczytany przez pojazd e-kontroli i okaże się, że przekroczył czas, za który zapłacił, może skończyć się mandatem. Dlatego zarówno mieszkańcy, jak i przyjezdni stosują się do nowych zasad, choć nie zawsze jest to łatwe. Ale, trzeba poczekać o pół godziny. Ale ja nie wiem, ja to chciałam dłużej, bo może nawet na... To tutaj jest napisane, że za każdą godzinę postoi 4 zł i za kolejną, czy za drugą 4,80, czy za 5,60. To ja na pewno 2 godzinki. 2 godzinki. No. W radiu słyszałam, że są jakieś zmiany w parkowaniu dzisiaj w Katowicach, ale na szczęście są tak mili ludzie, którzy pomogą, także się udało. Niestety nie każdemu. Pan Marek z Gdańska nie miał takiego szczęścia. Parkomat, z którego chciał skorzystać nieopodal Nospru, nie przyjmował ani bilonu, ani karty. Widzę, że coś nie przyjmuje. Bardzo tutaj by było najlepiej podejść do innego urządzenia. W prawo, jak pan skręci i na skrzypka, tam jest po lewej stronie kolejne urządzenie, albo płaci sobie w aplikacji mobilnej. Proszę pana, jestem na tyle wiekowy, że ja aplikacji mobilnych nie posiadam i dla mnie to jest problem. Tam jest następne urządzenie na tym skrzypce, ja tam wysyłam. To co ja mam teraz zrobić? Ja muszę być w banku... Podejść do innego urządzenia. Albo po drodze, jak pan będzie szedł do banku, gdzieś w obojętnie którym urządzeniu kupić, a... A w tym czasie jak ktoś przyjdzie skontrolować i zapłacić mandat? Nie przyjdzie. Na pewno? Na pewno. Pewni tego, że to była słuszna decyzja, są jednak urzędnicy. Rzeczywiście na ulicach Katowic widzimy duże zmiany. Te ulice, które zazwyczaj były bardzo mocno oblegane, czy place, jak na przykład plac Sejmu Śląskiego przez kierowców, dzisiaj wyglądają tak, że właściwie bez większego problemu można tam znaleźć miejsce do parkowania. Jednak nie o same miejsca tylko chodzi. Muszę przyznać, że nawet ja jestem w szoku, że jest aż tak pusto. Oczywiście to jest pierwszy dzień, na daleko idące wnioski trzeba będzie poczekać 2-3 miesiące. Ale myślę, że już do wszystkich dotarło, że skończyło się bezpłatne parkowanie przez 8-9 godzin w centrum Katowic. Natomiast ja ubolewam nad tym, apelowałem o to, inni ludzie apelowali, żeby nie malować tak wielu miejsc parkingowych, gdzie się da, między innymi na chodnikach, tylko poczekać właśnie od tego grudnia, bo być może te miejsca okażą się niepotrzebne. Na razie wiele z tych miejsc okazuje się niepotrzebnych. Mam nadzieję, że będzie tak dalej, no i że coś z tymi miejscami później będzie można zrobić, przeznaczyć na inny cel. Czy tak się stanie, pokażą przyszłe miesiące.